Cześć, witajcie, z tej strony Waha, przed wami kolejny odcinek z Mountain Blade razem z Floris Modpackiem. No i tak, musimy sobie przede wszystkim znaleźć pośrednika kupów, bo mamy 35 więźniów. No i chciałbym sobie ich tutaj sprzedać. Tylko, że gdzie tego pośrednika kupów możemy sobie poszukać? No przejedźmy się najpierw gdzieś tutaj w tę stronę. Ostatnio też tego szukaliśmy pośrednika i ciężko było go znaleźć. Mam nadzieję, że teraz jakoś będzie prościej. Dobra, przejdźmy sobie ogólnie tutaj do Rodoków. Odwiedź tawernę. Dobra, wejdziemy sobie tutaj na górę. Tutaj ktoś stoi, to może być on, ale niestety nie. Sigmund, aha, to są oni. Dobra, no to dla mnie ważne. Właśnie, tutaj mamy tłocznię oleju. Nie wiem, czy tutaj już się zaczyna ta cała produkcja, czy jeszcze nie. Przejdźmy do rozliczeń. Obecnie produkujemy dzban z oliwą warte 898 denarów. Czyli 410 denarów tygodniowo. Nie no, niech oni tutaj wszystko sprzedają sami i tyle. Sprawdźmy sobie w ogóle raport. O, i widzicie, już, no, już będziemy tutaj mieli w budżecie tygodniowym to naliczone. Z Veluki mamy 410 i z Szary z 527, czyli naprawdę już, już fajnie, bo to jest prawie 1000 denarów z tych fabryk. Oczywiście musieliśmy w to zainwestować trochę pieniędzy, ale to się potem zwróci i... I po prostu co tydzień będziemy tam dostawać z tego pieniądze. Więc naprawdę spoko. Dobra, przejdźmy się tutaj. Może będzie ten pośrednik. Jest, nareszcie, dobra. Chcę sprzedać ich wszystkich. O kurde, prawie 5000, nieźle. No, ale tam sporo mieliśmy takich, wiecie, jakieś tam A6, jakieś takie rzeczy. Więc tego złota troszeczkę wpadło. W ogóle przydałoby się teraz tak szczerze powalczyć z bandytami. Znaleźć jakichś bandytów, którzy będą mieli, wiecie, jako niewolników, łowców niewolników, jakkolwiek to brzmi, ale wiecie, o co mi chodzi. Bo po prostu... No tutaj niestety nie. Bo po prostu mamy troszeczkę miejsca jeszcze i chciałbym sobie więcej tych łowców niewolników zgarnąć. Tylko że ostatnio tych bandytów jest niestety coraz mniej. No niestety. Jak na początku bandyci nas bardzo nękali, musieliśmy przed nimi spieprzać i tak dalej. No to teraz my szukamy tych bandytów i niestety znaleźć ich nie możemy. Nie wiem, czy po prostu tutaj ci cali łowcy niewolników są coraz silniejsi i tych bandytów powbijali, czy co? No i spoko. Pierwszy przychod z naszych fabryk. Masakra. Żadnych bandytów tutaj nie ma, to jest aż naprawdę dziwne. A, bo w ogóle... Ekwipunek. Obydwa potrzebują jazda konna 4, ale wiecie, może tutaj ktoś ode mnie ma taką. Chociażby Firentis o swoich umiejętnościach. Jazda konna no 2, czyli troszeczkę mu brakuje. Lezalit. Jazda konna 2 znowu. A ty, jazda konna 2. Dobra, no sprawdźmy sobie wszystkich. 2. Dobra, jeszcze tego zobaczymy. Nie, no dobra, obstawiam, że reszta też nie będzie miała na 4. Chociaż tutaj ona może mieć. No nie, też 2. No dobra, no nieważne. Więc nie wiem, czy te konie trzeba sprzedać po prostu i tyle, bo... I tak ich nikt nie będzie mógł używać i tak.
postać. Znaczy ja tutaj w zręczność będę dawał na początek na pewno, nie? Bo ja wiecie, no raczej chcę sobie dodawać właśnie zarządzanie więźniami, przywództwo i tak dalej. Podział żywności to mi nie jest potrzebny. No, zarządzanie ekwipunkiem, ale też jakoś nieszczególnie mi to potrzebne jest. W sumie tu nic mi tutaj nie jest potrzebne, więc trzymamy sobie te punkty. Bo nie ma sensu ich wydawać sobie tak po prostu. Nie myślę, że tak. Nie chciałem iść do tawerny akurat. Myślę, że te konie sobie sprzedamy i tyle, nie ma sensu ich trzymać. I przy okazji coś do jedzenia sobie kupimy. Ile mamy pieniędzy w ogóle? 15 tysięcy, spoko. Kurde, no to jest chore po prostu, że tutaj nie ma tych bandytów. Masakra. Szkoda, że jakoś nie da się tych, nie wiem, łowców głów jakś przekupić cokolwiek, żeby... Hej ty, nie było tu jakichś przestępców? Pogadane, nic więcej się nie da. O, jeżdżę. O, tutaj jacyś dezerterzy. Sadiański milicja, no dobra, no może i... już zaatakujmy sobie tutaj kogokolwiek. Wyślij kolejność do boju. A zresztą tutaj ty naprawdę nie ma co się przejmować, wszyscy do ataku i tyle, bo... to są jakieś słabe jednostki. No, ciemno, tak mam nadzieję, że coś tutaj widzicie. Oj, bo mnie tutaj jeszcze... Jakby mnie zabili, to by tak troszeczkę śmiesznie było, że przed chwilą mówię, że to słabe jednostki, a spadam z konia. Ale dobra, no na szybko ich sobie tutaj rozwaliliśmy, niech będzie. O, pojmiemy sobie wszystkich, bo czemu by nie. I tyle, o, renomę zdobyliśmy, no to zawsze coś. Artimener awansował na 8 poziom. Ciebie tutaj oczywiście rozwijamy w inteligencję, bo ty jesteś od takiej rzeczy jak inżynieria oraz... coś jeszcze tutaj było, tylko że nie pamiętam. Chyba, że to tylko inżynieria była? Właśnie, taktyka, no, o taktykę mi chodziło. No i świetnie. Łowcy głów znowu. Czekajcie, zobaczymy. No nie, nie chciałem na arenę akurat. Tylko może już tutaj się pojawił ten pośrednik okupów. No niestety nie. W ogóle dobra, bo tutaj jest farmer. Żebyśmy coś w ogóle porobili, no to pomożemy temu farmerowi. Zawsze jak jest taki farmer w karczmie, to on jakby potrzebuje pomocy i ta misja polega na tym, że jego wioska jest zaatakowana przez bandytów, on z tego uciekł i prosi nas po prostu o pomoc, żebyśmy uwolnili tą całą wioskę. No, jest dokładnie tak jak mówię. Burglen. Możemy sobie to zrobić, bo czemu by nie... Tylko gdzie całe to Burglen jest? No swoją drogą to Sfadia już powoli zaczyna znikać z mapy. Patrz, nie mają już żadnego miasta. Zostały im same zamki. No ale no cóż, to się tam pewnie jeszcze zmieni. Jest i Burglen tutaj, dobra. Nie, no to jedziemy, bo... O! Tego byśmy mogli sobie zaatakować. Głównie ma swajdańskich wiśniaków, no tam ma troszkę tej konnicy, ale...
Aha, tutaj oni już się biją, no to pomożemy im od razu. Zaplanuj bitwę, wyślij kolejność, no i do boju. No, tutaj kawaleria za mną. Zgrupujcie sobie szyk. I jak tutaj to pole bitwy wygląda? Oni lecą stamtąd. Myślę, że jak wyjadą z tych drzew, to będziemy mogli powoli na nich lecieć. O, tu widzę, że piechota tych moich sojuszników idzie tutaj naprzód. To może sobie gdzieś tutaj tak podjedziemy. Albo nawet zjedziemy sobie tutaj. Tylko niech oni z tych drzew wyjdą. No bo widzicie, nawet tutaj od razu oni haczą o te drzewa. No dobra, lecą tutaj na mnie, no to trzeba na nich jeść, nie ma co się zastanawiać. Dobra, no konia mu zabiłem, zawsze coś. Tutaj na nich atakujcie i teraz do ataku. No, te drzewa tutaj naprawdę przeszkadzają, zawsze jest z tym kłopot. Czasami nawet takie głupie krzaki blokują, to jest naprawdę denerwujące. O, tutaj dość szybko poszło. Myślałem, że trochę dłużej to będzie trwało z racji tego, że to... No jednak Lord. Ale poszło naprawdę szybko. Tam widziałem, że nawet ktoś z moich bohaterów awansował, więc spoko. Zawsze coś. Victory. Nic nie straciliśmy, bardzo dobrze. Aha, bo my jakimś farmerom pomagaliśmy, no dobra. Tutaj oczywiście tych sobie bierzemy. To, no zresztą wszystkich przecież tutaj sobie mogę zmieścić. No i spoko, zapisz, o kolejne awanse. Tutaj, Rolf. Ty jesteś jako wojownik, z tego co pamiętam, no to masz tutaj wytrzymałość. Trochę walki bronią, odwal. Ona tutaj właśnie orientacja w terenie i takie rzeczy, spostrzegawczość. I to by było na tyle, okej. To od razu wskoczymy sobie do tej wioski, żeby im pomóc tym wieśniakom, jak już się zgodziliśmy na tą misję. 22 bandytów, spoko, no to atakujemy na nich. Ciekawe, czy w ogóle będę miał konnicę. Jest konnica. Bo wiecie, czasami jest tak, że nie da się na koniach walczyć, no i po prostu musimy z tych koni zrezygnować. No to też jest teren beznadziejny oczywiście na konnicę, ale no cóż, nic z tym nie zrobimy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj dużych strat. No to niby zwykli bandyci. Ale jak widzicie, po mojej ilości zdrowia, to jednak coś tutaj biją. No. A, tutaj jeszcze mi farmerzy w ogóle pomogli, no spoko. Mam nadzieję, że mi konia nie uszkodzili, bo teraz ten koń tutaj kuleje. Ale czasami też jest tak, że wiecie, już na stałe mogą tego konia uszkodzić. O, dwóch mi ranili. Ja no, nie bierzemy nic od nich. Bo to mi właściwie niepotrzebne. Honoru dostaliśmy trochę, więc spoko. I gdzieś tutaj w tej Weluce był pośrednik okupów, no to może dalej tam będzie. Odwiedź tawernę. Chyba to było tutaj, albo jeszcze dalej, nie wiem. Oj, nie wiem, czy to nie było jeszcze dalej, ale tutaj ktoś stoi. No i spoko, to jest on. Chcę sprzedać ich wszystkich, spoko, tam chyba 300 prawie. Więc wszystko super. No naprawdę, tych bandytów bym sobie znalazł, chociaż trochę. O! Są i bandyci, i mają owców głów, świetnie.
No to zapisujemy i lecimy na nich. Zaplanuj bitwę, wyślij kolejność do boju. No niestety jest noc, więc... Zgrupować szyk. Nie będą te szeregi. Dobra, nieważne. Po prostu chodźcie za mną i tyle. Tutaj ta mapka również nie za fajna jest dla kawalerii, bo właśnie jest sporo takich malutkich drzewek, na których niestety konie się blokują i to jest troszeczkę beznadziejne. Ale dobra, z nimi i tak sobie damy radę i tak, więc spoko. No bo to po prostu samą przewagą liczebną ich tutaj zjemy. Już tam widzę na minimapie, że oni sobie uciekają, więc spoko. No to tak jak chciałem akurat. Po to koniec odcinka. Zdobyliśmy sobie kolejnych łowców głów, więc jest spoko. Uzupełnimy sobie nasze oddziały, bo tam oczywiście trochę ich straciliśmy. O, dwóch mi ranili, ale to trudno. I bierzemy sobie do pełna tych i tyle. Oczywiście do tego niewolników, żeby troszeczkę pieniędzy z tego było. Tutaj sobie wybierzcie co chcecie. Jeszcze damy sobie awanse. O, tutaj Katrin na kolejny poziom. Nie wiem, co ona tutaj w ogóle robi. Zarządzanie ekwipunkiem 7, nieźle. Nie wiem, czy ona coś tutaj... Aha, Katrin, handel oraz podział żywności. No, spoko. Niech będzie ten handel chociażby. Do tego jest potrzebna charyzma. No to na razie dajmy sobie w tą charyzmę. Podział żywności to akurat zręczność. No dobra. No to co, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, komentarze i tak dalej. I tak samo, jeśli macie jakieś propozycje co do gry, to jak najbardziej piszcie. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć.